Siemano, witajcie wszyscy, z tej strony Frodo. Witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Tomb Raider 5. Tutaj sobie zakończyliśmy. Jesteśmy w kolejnym levelu, przedostatnim już levelu. Po prostu już nie mogę się doczekać, aż to skończymy. Okay, you've been a bad girl. And before I tell you what your punishment is, I just want to say that there's no point in arguing, because I ain't gonna be listening. Take all your metal items. Yes, guns is metal, and put them in the tray. Now. So you're telling me to disarm myself in a building crawling with armed guards? Now, if I was listening, which I ain't, like I told you before, I would counteract this argument by alerting the person asking me this to the fact her guns ain't any use against 10-foot tall walking tanks anyway. But I ain't listening, so I ain't saying nothing. I'm doing it. But if you mess this up... All right, I'm listening again. And trust me, I ain't gonna mess this up, okay? Do I have a choice? No niestety, nie masz wyboru. Tutaj Zip ostrzega ją, że trzeba zostawić broń. Niestety, musieliśmy zostawić tutaj tą broń, bo no nie przeszlibyśmy tutaj przez te rentgeny. Tą skrzyneczkę możemy sobie otworzyć, jak widać jest tam apteczka. Tej drugiej nie, bo jest bomba. No z tą bronią byśmy tutaj nie przeszli, zaraz by włączył się alarm, wyszłyby wieżyczki i tyle by było po nas. But the stairs are out, unless you bulletproof. You ain't bulletproof, are you? What about the lifts? Well, the lifts is going down. And normally, when trying to escape somewhere, ain't it clever to head in the direction of the exit? Like the roof? Right. That'd be clever, like making me ditch my guns. Ouch. Yeah, maybe you better start looking for some weapons. Hey, don't sweat, girl. The man will save you. Hasn't happened yet. Dobra, jesteśmy w sumie można powiedzieć w takim w takiej części tego wieżowca, biurowej części. Czekajcie, jeszcze tutaj. Zerkniemy, co tu mamy. Tutaj mamy nic. W poprzedniej części pomyliłem. Powiedziałem, że to jest trutka, a to jest po prostu chloroform. Także sorry za moje, za moją gafę. I też chyba jeszcze jeden błąd powiedziałem. Że mamy, że zdobyliśmy artefakt Oko Isis. A to jest... O ile wiem, to jest oko Iris. Także tutaj takie moje przejęzyczenie. Dobra, mamy ponownie szmatkę i ten chloroform. Połączymy to, żeby tego kolesia tam ugłuszyć. Podejdziemy sobie po cichutku do niego. Pozbędziemy się go, żeby móc normalnie tu jakoś funkcjonować na tym piętrze. Super. Tu jeszcze karteczkę. I tutaj też mamy kolejne biura. Przejrzymy te wszystkie szafki. Dobra, tu nie ma nic.
Idziemy dalej. Kolejne biuro. Tutaj też jest szafka, ok. Tutaj coś jest. Znowu ten chloroform. I ostatnie biuro. Tu mamy szafkę. A tu? Tak, jest karta. Bardzo potrzebna. Z kodem. Zaraz sobie ten kod odczytamy. I wklepiemy sobie go tutaj. W ten panel. Dobrze, jak to wygląda? 8, 5, 2, 6. 8, 5, 2, 6. Będzie? Tak. Dobra, jesteśmy w toaletach. Tutaj nie ma nic. Tu mamy apteczkę. I tutaj chyba też nie ma nic. Ale co tam, otworzymy sobie. Dobra. To była damska toaleta. Idziemy do męskiej. Co my tu mamy? Tu nie ma nic. Też nie ma nic. Dobra. Tutaj możemy otworzyć sobie klapę. Dostaniemy się do wentylacyjnych pomieszczeń. No i dobra. Dobra, szyb windowy przed nami. Ja sobie na razie tutaj zjadę. Bo tutaj pamiętam, że jest sekret. O, właśnie. Dobra, drapujemy się na górę. I to w sumie chyba na samą górę, ile pamiętam. Tak, tutaj są właśnie już windy. No właśnie, o to mi chodziło. Dobrze. Robimy zapis. Dobrze się tylko ustawię, żeby nie spaść na dół. Dobra. Jesteśmy na windach. Czy tutaj coś jest? Tutaj chyba są naboje, ile pamiętam. Oczywiście zabierzemy wszystko, co potrzebne. I wchodzimy do windy.
co? Tutaj uważamy na kolesia. Idziemy stąd. Pomalutku, żeby nas nie usłyszał. Idziemy sobie do następnej windy. Dobra, zapiszemy, bo tutaj będzie trochę akcji. Uciekamy stąd. Szybko, jeszcze raz naciskamy. No, wylądowaliśmy na samym dole. Na szczęście cali. Musimy wdrapać się ponownie na górę. No niestety. Ale spokojnie. Wszystko pod kontrolą. Wchodzimy na górę. Teraz nie wiem do którego momentu musimy odskoczyć do tyłu. Tylko cholera, nie pamiętam w którym momencie. No dobra, spróbujemy. O, przesadziłem trochę. No ale dobra. Tutaj mamy kolejną rurę. Dzisiaj złapiemy. Dobra. Chodzimy sobie wyżej. Dobra, musimy tam zjechać. Dobra, tu też szybciutko zrobimy skok. Czekamy, aż ten płomień zniknie. Tutaj też czekamy. Dobra, odskakujemy szybciutko do tyłu. Spanikowałem troszeczkę. No dobra, wdrapuj się. Dobra, teraz jesteśmy bezpieczni. Idziemy teraz tu. I przechodzimy na drugą stronę. Trochę to potrwa. Jak to na tych rurkach bywa. Tam już widzę, na końcu jest znowu buteleczka z chloroformem. W sumie nie wiem, czy nam będzie jeszcze to potrzebne. No, dalej, idź. Jeszcze przed końcem raz. Chyba już więcej nie będzie. Dobra. Zabieramy tą butelkę, pomimo tego, że chyba mamy już. Dobra, idziemy dalej. Co my tu mamy? Tu nie ma nic.
Tu nie ma nic. Sobie tylko tak sprawdzę orientacyjnie. No bo już wiem, że tam jest koleś. Więc nie pamiętam. Czy ja mam gdzieś uciec? Shit. Aha. Już mnie zauważył. No ale dobra. I to chyba i tak musiało tak być. Tutaj niech on zbije akwarium. Zabierzemy sobie tylko tą różę śmieszną. Uciekamy stąd. Będą do nas strzelać snajperzy. Spokojnie, damy radę. Wchodzimy na górę. Też będą strzelać. Starajmy się nie zatrzymywać. Biegniemy dalej. Tu jest przycisk. Ok. Dobra, jeszcze tutaj chyba jest sekret, o ile pamiętam. Dobra. Będzie. Spadamy stąd, nie? Czekajcie, bo otworzyło się tutaj, gdzie ja tak znalazłem. Zapiszemy, bo tutaj wyjdzie kolejny koleś. No właśnie, otworzyło się tutaj. Niech on strzeli w to akwarium. No dawaj. Dobrze, otwieramy drzwi. I uciekamy stąd. Zip, they're coming through the door with welding torches. Yeah, yeah, just gotcha. Top corners of the room, motion trackers, fast movement triggers. So take it easy. Dobra, zapiszemy. Idziemy tutaj sobie pomalutku do tych przycisków, a dlatego pomalutku, bo gdybyśmy tutaj biegli, zaraz pojawiłyby się armatki. Już po nas. Więc idziemy pomału. Dobra. Oh, fuck. Skrzyneczki, tak? Ale ja nie mam pojęcia, nie pamiętam, którą można uruchomić, a którą nie. Co tutaj jeszcze mamy? Tu nic. Tu nic. Oni tutaj wejdą? Jestem ciekawy, czy oni tutaj wejdą. Dobra, tutaj chyba w dachu mamy przejście, tak? Czy nie? Tak, mamy. Wejdziemy, zobaczymy.
co mi tam? Nic się nam nie spieszy. Idziemy zobaczyć. Dobra, jesteśmy w takim właśnie pomieszczeniu, gdzie będziemy mogli zobaczyć, którą skrzyneczkę możemy sobie otworzyć. Tylko jedną? Tak, tylko jedną. Dobra, i to jest ta tutaj. Środkowa, druga środkowa. Okej. Idziemy dalej. A, to nawet tutaj będzie pokazane. To nawet super. Tylko teraz z której strony otwieramy? Z drugiej. Okej. Dobra, mamy klucz. Super. Zapiszemy sobie, bo nie wiem, czy tam ci kolesie czasem nie są. Ale może ich nie będzie, nie wiem. Się drzwi otworzyły. Dobra, użyjemy klucza. Teraz tutaj robimy teleportację z okiem Iris. Super. Udało nam się uciec. Tutaj gdzieś w podłodze otworzyło się przejście. Dobra, jest. Mam. Idziemy dalej. Now, you want to get yourself in a position where you can see the keypad, cuz once in 3 or 4 cycles, Mr. Mobile Refrigerator there is gonna type in the code. 6, 2, chyba. Z tego, co tak zobaczyłem, to chyba to będzie. Without me, lady, you'd be just some has-been hanging by your cuticles over a spike pit in some armpit backwater country. Sounds preferable. Tak, tutaj nam zip podpowiada, że będziemy musieli 1, 2, 3, 4, 5, tak, 1, 6. Źle, czekajcie, coś chyba źle kombinuję. 1, 6. No nic, musimy zobaczyć, bo ja naprawdę nie pamiętam, jaki to jest kod. Tak, 1, 6 chyba. Sobie tutaj zapiszę. 1, 6, 6, potem chyba 7 i 2. A jeszcze raz zobaczymy. Gościu zaraz się będzie wracał. Jeszcze raz walnie ten kod. O, idzie. No, dajesz. 1, 6, 7, 2. Dobra, będzie. Nic z nich spada. Ciekawe, czy mnie zauważy. Zobaczymy, może będzie na tyle ślepy, że mnie nie zauważy. 1, 6, 7, 2. No, dajesz. Tak, zapiszę sobie na nowym slocie. Nie chcę, żeby leciał za mną, bo jednak będzie do nas strzelał. 1, 6, 7, 2. Nie wiem, chyba mnie nie zauważył. Czy tutaj coś jest? Teczka. A po drugiej stronie coś jest?
ciekawości zobaczę, ale nie, chyba nie ma. No dobra, teraz co? Bo nie wiem, gdzie on lezie. Żebym tutaj nie przylazł. Czekajcie, bo... Aha, wyłączamy te rentgeny śmieszne. Bo to jest w sumie tu, gdzie zaczynaliśmy. A teraz będziemy normalnie mogli z tą bronią przejść. Naszą, tam gdzie zostawiliśmy. Dobra. Czekajcie, 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 bo coś mi się tutaj... Właśnie. Zabieramy naszą broń. Cudownie. Teraz możemy śmiało sobie przejść tędy. Rentgeny wyłączone. Super. Teraz tak. Tutaj możemy sobie sprawdzić. To będzie następny etap. Klatka schodowa. A tu walniemy w tą gaśnicę. Otworzą nam się drzwi do następnego etapu. No to cóż, widzimy się w następnym etapie. Trzymajcie się, cześć.